operacja rządowa pod kryptonimem Nowy Matur. Jej celem było znaczne podniesienie poziomu nauczania, ale przede wszystkim przyspieszenie rozwoju państwa polskiego. Ale niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Zaczęło się to tutaj, kiedy do tej niepozornej rybnickiej szkoły Komisja Naukowców z CKE wysłała ściśle wyselekcjonowaną grupę swoich najlepszych, genetycznie zmodyfikowanych uczniów. Ostatni na dzisiaj. Monika, otwórz uszy. Wyjść. Pomoc humani hil humanum amalianum esse puto. Zaiste ambiwalentne podejście. No wychodź. Monstrualnie zły przypadek. Imię ucznia? No jak masz na imię? Podaj swoje imię. Monika, odczytaj z tabliczki. 1517. Jak 1517? To nie jest imię. Łysy! Ale Łysy to także nie imię. Może on sobie nie życzy, żeby tak do niego mówić. To w ogóle do niego nie pasuje. Dobra, pisz Łysy. Porządku. Miesza z tym. Idziemy jeszcze po drugiego. Skomitek. Co? Jak to? Co to? Gdzie on jest? Gdzie on się podział? Co my teraz zrobimy? Musimy znaleźć zbiega! Olać go! Weźmy jednego młodego z sali 9-7 i zmywamy się stąd. Łysy, idziemy. Do dziś nie do końca wiadomo, w jaki sposób udało mu się uciec. Wiadomo jednak, że kiedy wrócił, był już nosicielem potwornej choroby. Specjalnym wysłannikiem, który znajduje się w jednej z rybnickich szkół. Halo, halo Wojtku, słyszymy Cię? Witam Macieju, znajdujemy się właśnie w elitarnym liceum w Rybniku, gdzie miały miejsce niecodzienne zdarzenia. Wiesz, że 4 na 5 uczniów cierpi na chorobę zębów i dziąseł spowodowany przez kamień nazębny? Teraz jest na to sposób! Sztuczne szczęki! Jeśli i ty masz problem z kamieniem nazębnym, wypróbuj sztuczną szczękę. Chłopaki mówią, że nie ma gdzie jeździć. Jeżdżą w lesie. Zmieniajmy rybnik na lepszy. Wróci twarz mas, a powitanie dnia, znów widzenie serc, nie było będzie nam, choć tyle żalu nas. I nie chciałbym, daj
Bądźmy sobie tam. Tego nam dziś potrzeba. Razem mówimy głośno tak dla Wiernika. Liceum to czas wielu szalonych imprez, zakręconych osiemnastek, a przede wszystkim studniówki. Chyba nie chcesz stać w kącie, kiedy inni będą tańczyć. Szaleństwa, jeden ryb, chcemy tańczyć. Wpadnij do drugiego Elona, kurs tańca i zostań królem parkietu. U nas nauczysz się wielu różnych technik tanecznych. Gwarantujemy wyśmienitą atmosferę oraz motywację do pracy. Przyjdź i przekonaj się sam. Tego dnia udało mu się zainfekować kilkanaście osób. Chorobę nazwaliśmy zespołem dinozaura ze względu na jej charakterystyczne objawy. Z naszych obserwacji wynika, że zarażeni tracą wszelką świadomość i kontrolę nad własnym organizmem. Ich mózg cofa się do poziomu człowieka prehistorycznego. Podejrzewamy, że podłożem choroby może być naturalna reakcja obronna organizmu na nadmierny przyrost wiedzy. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Razem z grupą naukowców natychmiast zabraliśmy się do pracy nad antidotum. Co tu jeszcze można zrobić? Nie wiem, ja to próbuję. Nie mam żadnych szans. Chłopaki, nawet co tak działa? Nie wiem. Spawsona? Spawsona? Nie. Spawsona jest mięsona. Mam. Zginiany. Mam. Masz to? Szybko. Szybko, nie mamy czasu. Każda sekunda. Policz to jeszcze szybko. Tak, to jest to, mamy to. Ej, tylko to jest. Tak, to jest. Nie, niemożliwe. Szynka to składniki każdej zwyczajnej kanapki. Profesor Łys dodał jednak do mieszanki jeszcze jeden składnik. Tajemniczy związek X. Tak, oto powstała kanapka Łysego. Mama! Chyba się udało. Gdzie jest? Tak, to działa! To działa, się masz tego więcej? Mam. No lecimy szybko. Idziemy. Działa! Ola, Boga, o
no. Nawet saszeczki Lidiego fizyka nie pomogły. Stary, mam coś dla ciebie. Co to? Romualdy kandyzowane. Naturalnie zwiększą twój potencjał wiedzy fizycznej. Z nimi matura z fizyki to nic strasznego. Pamiętajcie, że wasza edukacja na maturze się nie kończy. Polecam, mister Całka. Chcesz być perfekcyjny jak Mańczyk? Chcesz mieć monstrualnie wielką klatę? Chcesz, żeby dziewczyny piszczały na twój widok? Pij codziennie eliksir wiecznej perfekcyjności. I zapamiętaj sobie. Ściąganie jest na słowo. Teraz musieliśmy już tylko złapać uciekiniera. Polecana przez polskich dentystów. Przegrałaś. Człowiek kamerzysta. Patrz na przedmiot, się sam pcha do kamery. Nagrywamy lepsze dupy. Wszyscy obracać się plecami. Jezus, nie ma brak kadru. Hej dziewczyny. Hej. Jezus się nie zmieści w zdjęciu, ale... Cześć łzy. Ja bym był wzruszony bardzo. Tak. Pozdrawiam. Cały dobra. Będzie wykorzystany? Może, może. Kurwa. Stój, spadłem.
Narzucaj ten. W końcu go złapali! Mamy tam biec? Tam... No tu do mnie! Złapali go! Musimy znaleźć zbiega! Odać go! Jak coś do domu! Łysy, ale serio, zabykowałeś się, czy? Łysy. Ej, nagrałem to! No to miało być, on ucieka, wiecie? Kurwa. Łysy, twoja... To jest łysy! Wczołkaj się tam. No idź. Dawaj mnie tak. Ale to jest twoje nogi. Bo jak nie zniem. Ale to mówię. Chyba się udało. Jest, tak. Historyczny moment. Nasz sułtan powrócił. Tak jest, mamy to, mamy.